Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Dzisiaj ludzie, jak możecie zauważyć, przez mały błąd Sheparda wpadliśmy w mega duże długi, dlatego że podczas robienia jednego z kontraktów Shepard sprzedał owiec bodajże nie do tego miejsca co trzeba. A z racji tego, że mogliśmy to dowieść ze swojego silosu, ale że za błędy trzeba płacić, no to anulowałem kontrakt i jesteśmy na minusie 47 aż tysięcy. Ale też Sheparda kilka kontraktów zrobił tutaj, dokończył w poprzednich odcinkach, więc moi drodzy, mamy tutaj możliwość tego wszystkiego zwrócić, nie? Mogą nam to wszystko zwrócić, co jesteśmy na minusie, i uda nam się to naprawić. Więc tak, zasiew na polu numer 8 został zakończony. 30 tysięcy odbieramy. Zbiór plonów na polu numer 7 zakończony, więc kolejny kontrakt tutaj odbieramy. Już mamy minus 4 tysiące, zarobiliśmy 42 tysiące. Tutaj się kontrakt robi naszym Big Badem. Tutaj będziemy musieli zrobić nawóz, nawożenie pola któregoś, jakiś kontrakt jest przyjęty. I również ludzie, pozbędę się sprzętu z farmy, którego nie używam, którego aktualnie nie używam, bo nie ma sensu. Nie ma sensu tego używać, moi drodzy, więc tak. Tutaj nasz kombajn coś kosi, tylko on się zaplątał. To jest nasza farma, jest to nasza farma. Na naszej farmie aktualnie jest koszony tutaj, jest koszona sojka, więc tą sojkę sobie wyczyścimy. Tutaj pyk, podjeżdżamy, robimy małe kółeczko, zawracamy. No i jedziemy z tematem, więc ta sojka tutaj niech nam się kosi. Tutaj musimy zrobić mały trik, ludzie. To jest tir, który ma na sobie pszenicę. Pszenicę kosiliśmy z pola numer 21 i 22 i musimy je musimy tą pszenicę rozwieźć do portowego elewatora zbożowego oraz na restaurację, ale tak, żeby nie przedobrzyć po raz kolejny z kontraktem, żebyśmy wszystkiego nie sprzedali do jednego miejsca, bo dalej uderzymy na duży minus i muszę to jakoś na spokojnie ogarnąć. Więc tak, podjeżdżamy tutaj, podjeżdżamy i wysypujemy. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco. No i możecie zostawić też w komentarzach jakąś poradę. Dobra, patrzcie, jeden kontrakt ukończony na polu numer 22. I teraz muszę podjechać do portowego elewatora zbożowego. Wiem, że troszkę za dużo już tej pszenicy sprzedałem, bo 1600 dostałem za darmo. Ale to i tak jest jakaś nadwyżka przeważnie w tych kontraktach, że nie powinniśmy stracić tego kontraktu. Najwyżej no teraz już z mojego pola damy pszenicy troszkę, się dosiedzie i dowiezie, ponieważ na takie straty nas w tym momencie nie stać. Nie możemy sobie pozwolić na to. No i dobra, podjeżdżamy tutaj. Kolejną rzecz zawieźć do portowego elewatora, tą pszenicę. Też ludzie, patrzyłem właśnie dużo w komentarzy przed odcinkiem. Mam tutaj odpalone, czekajcie. No panie, skręcaj. Mam tutaj odpalone i zobaczymy, co ciekawego pisaliście. Jakub: sprzedajcie i oddajcie niepotrzebny sprzęt i zainwestujcie w nowe maszyny, na przykład następny kombajn lub kolejnego Big Bada z siewnikiem. I powiem ci szczerze, że mamy to w planach, ale czy to się uda zrobić dzisiaj? Zobaczymy. Fajnie by było, gdybym to robił z Shepardem, ale nie wiem właśnie, czy tego szybciej nie zrobię, bo teraz się ciężko zgadać, bo raz Shepard nagrywa, raz ja nagrywam. Nie zawsze jest czas, żeby się razem zgadać, więc aktualnie pracujemy, ludzie, na dwie zmiany, że tak powiem. Dobra, zajeżdżam tutaj. Czy to jest dobry podjazd? Chyba tutaj jest ten portowy elewator zbożowy, więc pyk. Jedziemy z tą pszenicą. Dobra, wyładunek robimy. Czy ten kontrakt nam się zalicza? Przewieziono 88% z pola numer 21. No i ludzie, zabrakło. Zabrakło nam tej pszenicy tutaj. Jest 98%, 2% nam uciekło z tego, co sobie podkradliśmy. Więc nie będę tego anulował. Jak będziemy mieli pszenicę gdzieś w zapasie, to się najwyżej tutaj dowiezie i to się ogarnie. Dobra, pole numer 22, kontrakt odbieramy. Nawożenie. Nawieź pole 11 dowolnym rodzajem nawozu. Minus 10 tysięcy aktualnie mam, bo musiałem zapłacić za sprzęty pewnie. I kasa nam uciekła. Zapłaciliśmy za sprzęty wypożyczone. Dobra, więc jak mamy płacić za te sprzęty wypożyczone, to również to trzeba ogarnąć. Wchodzimy w nasz garaż. Gdzie jest garaż? Tu jest garaż. I tak,
John Deere zielony nie jest nam do niczego potrzebny, więc go na razie, albo w sumie najpierw dajmy wypożyczone. Ten kejsik, to jest ten mocny chyba. Nie jest nam potrzebny, bo mamy Big Bada aktualnie, więc tak. Zwracamy go. Okej, okay. Kombajn nam się jeszcze przyda. Wchodzimy w nasz garaż jeszcze, gdzie są posiadane przedmioty. John Deere, sprzedajemy go, 24 tysiące. Wszystko tym Big Badem ogarniamy, więc nie ma sensu tego trzymać. Pług nam się przyda. To mi się nie przyda, tego się pozbądźmy, mamy 5 tysięcy dodatkowych. Opryskiwacz się przyda. Tutaj opryskiwacz nawozowy. Ja mam dwa opryskiwacze? Nie, to jest wapniarka. To wapniarka nam się przyda, kosiarka nam się przyda, to nam się przyda. To też. No w sumie reszta rzeczy to mogę sprzedać, to mi nie będzie potrzebne. Więc 5 tysięcy zaoszczędzimy. Karczycz się przyda, w ogóle te maszyny trzeba umyć, bo są tak brudne, że to jest masakra. Reszta nam się przyda. Więc 25 tysięcy aktualnie mamy na naszym koncie. Teraz to co mieliśmy oddać, to oddaliśmy. Tu mamy jeszcze jakiś traktor, który muszę zwrócić, bo ten Big Bad jest do... Chociaż ten jeden może zostać, on może zostać do ogarniania tych owieczek i tego typu rzeczy. Więc jeden traktor zostaje, dobra. Idziemy do sklepu. Kupujemy ludzie nawóz, gdzie jest nawóz? Paleta. Środek, to nie jest paleta, to będzie worki typu Big Bad. Worek z nawozem, kupimy sobie parę tych worków. Dobra, tyle powinno nam styknąć i musimy podjechać na pole numer, które tu jest, czekajcie, kontrakty. Nawożenie, pole numer 11, jak one wygląda? Jest to większe pole, więc musimy tą naszą maszynę do nawozów uzupełnić w sumie więcej trochę, więc nie wiem, czy starczy mi tutaj te 4 worki. Nie, trzeba dokupić jeszcze kilka. Jeszcze kilka trzeba dokupić, bo może nie styknąć. Najwyżej nam zwrócą za to, więc... Nie ma co narzekać. Więc tutaj szybko to uzupełniamy. Pokażcie mapy, czy nasze kombajny pracują jak należy. Pracownik G na kombajnie jeździ, dobra, jest git. Tam to się pracuje, na piątce się wszystko się ogarnia. Więc podjeżdżamy jeszcze tutaj uzupełnić te zbiorniki. 4 tysiące. Chociaż to rozrzuca dużo, więc nie wiem, czy aż tak dużo opłaca się tego pakować. Ale dobra, najwyżej troszkę stracimy. I ty muszę jechać na pole numer 11. Pole numer 11 jest kawałek od nas, więc sobie śmigniemy i w międzyczasie zerknę na komentarze, moi drodzy, które pisaliście. Trochę wam mapę teraz zasłaniam, ale muszę mieć ją włączoną, żeby wiedzieć jak jechać. Dobra, to już jest cały czas prosto, więc dajemy tak i jest ok. Loki 2. Na tym nieużywanym polu możesz je obsiać trawą i będziesz je miał na zapas, albo zasać tam drzewa, później wypożyczysz maszyny i je sprzedaj. No w sumie nie głupia opcja. Ekipa śmiechu, może umyjecie maszyny. No mamy to w planach, może w kolejnym odcinku z Shepardem zajedziemy na bazę i to wszystko ogarniemy. Olafino, zainwestuj w las, mega fajny biznes. Oj, na las na razie nas nie stać. Mateusz Dera, do roboty się weź. Kolego, ja tu cały czas pracuję. The Trouble 96 napisał, że jesteśmy najlepsi, więc nice. Rak internetu, kiedy Black Squad? Oj, w tą gierkę już nie grałem dawno i na razie nie gram. Nie wiem, czy tam coś się zmieniło, czy nie. Dobra, co jeszcze ciekawego tutaj mamy? Antoni napisał nam: przyjmuj misję na nawożenie, szybko idzie, a pieniądze są legitne, więc to nawożenie będziemy mogli też ogarniać. W sumie to są fajne kontrakty. Loki, zrób legalną wycinkę na polu 19. No wezmę Sheparda i spróbujemy coś takiego zrobić. Spróbujemy. Jan Najduch, do roboty się weź. Oj, Janie, tu się cały czas pracuje, kolego. Szkoda, że nie robisz już normalnej farmy tak jak kiedyś, a nie ciągle misje, szkoda. Kasę jakoś próbujemy skminić. Jak będzie kasa, to i tą farmę będziemy robić. Odpalamy tutaj pracownika. Czekajcie, bo nie wiem, czy on dobrze jedzie. Troszkę bokiem, ale sobie poradzi. Jak nazywa się ten mod na siłę, tak z ciekawości? Oj, Kuba, nie pamiętam już. Modyfikacje znajdziecie u mnie pod odcinkami. Więc tam sobie poprzeglądajcie, tam gdzie są linki właśnie do tego, do modów. Big Bad to traktor. O właśnie, nie wiedziałem, czy to jest maszyna taka duża, czy co? Ale to jest jednak najprostszy traktor. Dobra. Abu Dhabi, witaj, błagam, nie kupuj koni. Powiększ w końcu pola, bo możesz ich powierzchnię ogromnie zwiększyć.
Pozdrawiam ciebie i Shepard'a. Pola są powiększone, no i na razie nie będę powiększał, bo nie mam kupionych wolnych terenów, gdziebym mógł z tymi polami sobie śmignąć. Kupcio TV, Shepard, nie ma odpoczynku na pole i robić. A tak w ogóle to fajnie, gracie ty i Shepard, jak pod każdym odcinkiem. Najlepsi, dzięki mordo. Ej, w wcześniejszej wersji farminga można było podpiąć przyczepę do kombajna i od razu się wsypywało. Tutaj chyba się nie da, tutaj chyba się nie da. Daj serduszko, no to masz. No i tutaj Piotr napisał, żebyśmy te wypożyczone maszyny... A, że nam kasę ukradło nagle tak dużo, co mówiłem, że 10 tysięcy nam skroiło. A te 10 tysięcy Piotr napisał, że zwinęło nam to, że mieliśmy maszyny na wypożyczeniu. No i poleciało. Dobra, tutaj ten tir jest dziwnie skręcony, ja nim tak nie zajeżdżałem. Chyba. Więc dobra, ale udało się wyjechać. A on stał na torach i mu pociąg chyba strzała zapakował małego. Więc tak, będziemy musieli pszenicę posadzić, posiać na polu numer na jakimś prostym polu, na 19 może sobie posiejemy i zawieźć tą pszenicę do tego portowego elewatora zbożowego, żeby zakończyć kontrakt, bo jesteśmy troszkę w plecy i trzeba będzie to ogarnąć. Dobra, jedziemy tym naszym tirem na bazę, bo z bazy, z naszej farmy trzeba ogarnąć tą sojkę, którą zasiałem. I tą sojkę sobie zostawimy, ludzie, na sprzedaż. Zobaczymy, jak tam ceny zaraz, tylko dojadę na bazę. Bo tak w ciemno w sumie to nie będziemy sprzedawać, bo się nie opłaca. Coraz bardziej zaczynamy tutaj doceniać to, że tracimy ten hajs i trzeba to jakoś zyskiwać, bo patrzcie, niby tak fajnie nam się farma rozwinęła, niby pracujemy na wiele kontraktów, niby tego sprzętu też mamy trochę kupionego, ale długi nas cały czas przyciskają. Cały czas z tymi pieniędzmi jest problem w tym farmingu. Jak w poprzednich farmingach to było mega proste do ogarnięcia, to tutaj się zdarzają z tym mega duże problemy. Zbugował się oczywiście pracownik na tym kombajnie, ale to nieważne. Te pole jest mega krzywe i na tym polu lubi się to wszystko bagować, ale już to ogarniamy. Tutaj szybko to sobie skosimy. Powiem tak, trzeba wypożyczyć jeszcze jednego Big Bada, żeby ogarniać naszą farmę. Jednego Big Bada mamy na kontraktach, który tam jeździ. I do tego kupić jeszcze jeden siewnik. Jeszcze jeden siewnik by nam się przydał do tego, aby na bieżąco ogarniać tą naszą farmę, nie? Jeden sprzęt do kontraktów, żeby tą kasę jakoś zarabiać, a drugi sprzęt nam będzie potrzebny właśnie do ogarniania naszej farmy, bo już właśnie tam pisaliście w komentarzach, że nie ogarniamy naszej farmy, tylko kontrakty i kontrakty, więc tą farmę naszą ruszymy. Tylko zakupić musimy więcej sprzętu. Za niedługo w ogóle kontraktów nie będzie, bo może wykupimy wszystkie pola i nie będzie, ludzie, gdzie tych kontraktów wykorzystywać. Wtedy może was, widzowie, będziemy zapraszać do nagrywek i będziemy wtedy was jakby wynajmować na kontrakty. Wtedy może to być też fajna opcja. Dobra, pomocnik E zakończył pracę. To jest ten pomocnik z tym nawożeniem. Z tym nawożeniem, bo te pole jest trochę krzywe i on się tam chyba gdzieś zamotał. To pole też mamy krzywe mega. Kombajn jeszcze jeden by się przydał, też taki właśnie do ogarniania naszego pola. I też jeden kombajn do kontraktów. Wgrałem też modyfikację na to, że nam na polach wszystko szybciej rośnie. Dlatego to wgrałem, że to mega dużo czasu zabierało nam, jak to rosło te nasiona. Więc teraz, ludzie, żeby zoptymalizować troszkę i pchnąć tą serię do przodu, mamy właśnie takie modyfikacje. Dobra, tą sojkę od razu mogę wsypać do silosu. Ustawimy ten kombajn na sypaniu. Więc ram pam pam, podjeżdżam tutaj. To się zatrzymuje, to niech się wsypuje. Ten ładnie sobie ten kontrakt ogarnia. A ten traktor nam się zgubił na tym kontrakcie. I pole numer 11. Dobra, odpalamy mapę i teraz musimy jechać po mapie. Nie wzrost, skład gleby. Tu jest ogarnięte z tej strony, więc muszę podjechać bardziej tutaj do prawej. I gdzie to mniej więcej jest? Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek muszę gdzieś tutaj. O, jest, jest, tutaj widzę, dobra. Gdzieś tutaj muszę odpalić pracownika. Więc podjeżdżamy, cofkę robimy małą. Wyrównujemy nasz siewniczek. I tutaj pracownik powinien sobie z tym śmiało poradzić, więc mniej więcej tak to wychodzi. O właśnie, patrzcie, idealna linia, idzie wszystko prosto.
Więc teraz te pole 11 powinno się ładnie ogarniać. Pomocnik J zakończył pracę. Który to jest pomocnik? Nie mam pojęcia. Chyba to się zbugowało, jak zmieniałem my friend do... jak zatrudniałem tego pracownika, to się tam, wiecie, kilka razy kliknąłem i to się zmieniło. Dobra, musimy podjechać przy okazji ten kombajn troszkę umyć na miniaturkę, żeby ładniej wyglądał może, bo patrzcie, jaki on jest brudny, to jest masakra. Więc jak już jesteśmy tutaj, to przy okazji podjedziemy. Ta dzika trzeba nakarmić, wsypujemy mu do miski, bierzemy tego karczera, to jest, się R-ko odpala, i tego New Hollanda trzeba troszkę spryskać wodą, bo patrzcie tutaj, co się z nim dzieje. To jest tragedia. Brudniejszej maszyny to chyba na tej farmie nie widziałem. Więc go trzeba umyć i też trzeba będzie go chyba naprawić, bo jest troszkę troszkę popsuty. Jak się długo to myje, nie? Patrzcie. Taka ta maszyna była brudna, że aż się długo myje. Ten header sobie jeszcze umyjemy przy okazji. Mokrym headerem będziemy my friendo ogarniać pola, nie? Dobra, myjkę odkładam. Jest to w miarę ogarnięte. Dajcie mi ten kombajn. Teraz już mamy mniej sprzętu, ale patrzcie, jak ładnie wygląda. No takim czystym sprzętem to można pracować, nie? Nie to, co wcześniej się działo. Wszystko brudne, uwalone z ziemi. A teraz to już jest wypas pełen. O Jezu, tu jest przyczepka, mogę się nie wyrobić. Dobra, dał radę. Więc podjeżdżam delikatnie tutaj, między te drzewa muszę jeszcze wjechać. Słupka ominąłem, drzewo ominąłem, jeszcze tutaj wykręcamy do prawej. No i elegancko, jest to ogarnięte. W sumie pszenicę mogę nawet zasiać na tym polu. Te pole jest takie mega małe i ono będzie eleganckie do właśnie ogarnięcia pszenicy. Albo na wszystkich polach zasiejemy pszenicę na kolejny zasiew, zobaczymy jeszcze. Tutaj mamy aktualnie zojkę ogarniętą. Gdybym miał jeszcze jednego Big Bada, jeszcze jeden siewnik, to byśmy wszystko, wiecie, już ogarnęli w tym odcinku, a tak? Jest mały problem. Ten sobie ogarnia. Tutaj musimy posprzątać łowiec, bo też widzę, że syf niemały. Czego on mi rozkłada to? Nie mam pojęcia. Troszkę niżej musimy to szufle dać. Więc pyk, po ziemi, podnosimy. O właśnie, pach, 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 pach. Objechane wszystko, 360 trawy. Wyrzucamy to do tych owiec. Owce powinny być nakarmione. Tam z wodą chyba nie halo już. Patrzcie, woda się skończyła, to trzeba dolać. Dawno się tutaj nie zaglądało, ale widzę, że trzeba to ogarnąć. Wodę wlewamy. Woda jest tam w tym zbiorniku jakby, w tej berce. Tylko wlać trzeba do tych owiec. I powinny być ogarnięte. Tam coś mamy? Zobaczę, czy... Ty, patrzcie, ile tej wody idzie. No, jeden zbiornik wystarczy. Jeden zbiornik nie wystarczył wody? Czekajcie, owce. Woda 7750 litrów. Nie starczyło. Brudno tam trochę jest. Trzeba też siana trochę wsypać. Dobra, więc owce będziemy karmić w kolejnym odcinku. U chickenów coś się dzieje? Coś tam się dzieje. Gdzieś się bawił delikatnie. Dobra, więc tym musimy podjechać, uzupełnić wodę. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tutaj nie ma czegoś. Są dwie palety, więc elegancka. Wodę możemy za darmo czerpać z rzeki, albo tutaj za hajs. Z racji tego, że my tutaj pieniędzmi aktualnie no za dużo nie mamy, no to muszę podjechać pod tą rzeczkę. Więc podjeżdżam, zakręcam delikatnie. Rachu ciachu, pyk. O Jezu, traktor nam się przewraca. Myślałem, że lepiej wjadę w to. Big Badem bym tutaj nie zajechał, nie? Ale tym to elegancko. W sumie zajechałbym, ale byłby problem. Uzupełniamy naszą beczułkę wodą i zaraz pójdziemy tam im wlać jeszcze parę litrów, ponieważ no, brakowało. Brakowało. Trzeba na maksa to uzupełnić, bo później się o tym zapomina. I te owce będą miały małą wydajność. Chociaż teraz i tak jest 95%, to jest nie najgorzej. U kurczaków też trzeba będzie posprzątać. Nie wiem, czego chickeny wody nie potrzebują, nie? Tylko samą pszenicę. Tą też wodę powinni potrzebować. W rzeczywistości się kurom daje pić, tutaj nie trzeba. Dobra, kolejny zbiornik uzupełniony, więc... O, dusi. Czy wyciągnie? Wycisnął. Dobra, ledwo co? Już myślałem, że tą beczkę śmiechu zawieszę, ale udało się. Pomocnik J zakończył pracę, czyli ta sojka została zgoszona.
Tutaj sobie do tych owieczek podjadę. Rachu, ciachu, bęk. I wodę uzupełniamy na maksa. Zobaczymy, na ile to wystarczy, jak damy na maksa tą wodę. 9000, 10000. Oj, czy to styknie? Jak nie styknie, to już następny raz nie będę jechał. Stykło, ale nie wiem, na ile, nie pokazuje tutaj. Dobra, nieważne. 1546 mamy tej zoi. No to tutaj pszenica będzie ideolo, jeżeli chodzi o te pole do ogarnięcia. Dobra, podjażdżę sobie tutaj. O Jezu, to jest te drzewo, które trzeba wyciąć. Znaczy drzewo, tu jest ten pieniek został, nie? I ten pieniek nam tutaj zawadza cały czas. Tutaj mamy trochę chwasty na tym polu, ale dobra. Odpalamy naszego kombajnistę. Pracownik na tym polu. Tym tirkiem będę musiał tam podjechać, żeby z tamtych pól to wszystko ogarnąć. A w międzyczasie popatrzmy na kontrakty. Prasowanie PL, prasowanie BL i przewieźć co? Przewieźć jakiś transport. Transport nie wiem w ogóle, jak działa. Nie wiem, jak ten transport ogarnąć, więc jeżeli wy ogarniacie, no to możecie dać mi znać w komentarzach, jak to zrobić, żeby było w miarę mega spoko i ogarnięte to wszystko. Dobra, podjeżdżamy tutaj tym tirem, podstawiamy go. Popatrzmy, co słychać u naszych pracowników. Te pole jeszcze sobie zasiewa, pole numer 5, ale patrzcie, kontrakt 17 tysięcy, prawie skończony, więc go sobie dokończymy jeszcze. I pole numer 11 jest na nawozie, 66%. No i tutaj muszę tej pszenicy troszkę dowieść, ale to ogarniemy już w kolejnym odcinku. Dobra, ten słonecznik muszę jeszcze skończyć zasiewać. Dawaj gościu, dawaj, dawaj, ja to objadę na szybko. Nie, bo 2% na tym polu to już jest mało, więc szybko powinniśmy to w miarę ogarnąć tym naszym Big Badem. Odpalamy tutaj trójkę, tempomat odpalamy. Jeszcze 2%, 2% muszę tutaj wjechać, żeby to skończyć. No, ludzie grają w Counter Strike'a, tutaj cały czas ktoś spamuje. No, teraz był ten Major, ludzie. Wygrała Astralis, oglądałem te mecze. No, ale wielkie propsy dla Ence, dla Ence. Kontrakt na polu numer 5 skończony, bo to, co goście zrobili w te dwa dni, raczej w te, ten Major, tego Majora, no to to była masakra, nie? Te mecze finałowe i finały, te półfinały, to była w ogóle pogrom. Ale dobra, kto się interesuje Counter Strike'em, to pewnie wie, o co mi chodzi. A ja się dzisiaj z wami powoli będę żegnał. Z długów udało nam się wyjść na plus. Troszkę sprzętu się z farmy pozbyliśmy. Mam nadzieję, że wam się materiał jak najbardziej podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomienia, aby być na bieżąco. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!